Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Dany jest okrąg o równaniu x plus 4 do kwadratu, dodać y minus 6 do kwadratu równa się 100. Środek tego okręgu ma współrzędne. Musimy tutaj sobie przypomnieć postać okręgu, postać kanoniczną okręgu. To jest zapis x minus a do kwadratu, dodać y minus b do kwadratu, daje nam promień do kwadratu. No i teraz środek ma współrzędne a oraz b. To my sobie możemy odczytać a, czyli minus a równa się 4. Minus a równa się 4, czyli a to minus 4. I teraz tutaj minus b równa się minus 6, czyli b to 6. Czyli środek ma współrzędne minus 4 oraz 6. Odpowiedź D.